Parsza Caw. I oświadczył wiekuisty Mojżeszowi i rzekł: Rozkażesz Aaronowi i synom jego i powiesz: Oto przepis o całopaleniu. Ono to całopalenie pozostaje na ognisku, na ofiarnicy, przez całą noc do rana, a ogień ofiarnicy ma być rozżarzany niem. I przywdziawszy kapłan ubiór swój lniany i spodnie, szaty lniane, włożywszy na ciało swoje, Zbierze popiół, na który spalił ogień całopalenie na ofiarnicy, i wysypie go podle ofiarnicy. Po czym zdejmie szaty swe i oblecze się w szaty inne, a wyniesie popiół poza obóz na miejsce czyste. Ogień zaś na ofiarnicy rozżarzany będzie niem, aby nie wygasł, a rozniecać będzie na niej kapłan drwa każdego rana i ułoży na niej całopalenie i puści na niej z dymem łoje ofiar opłatnych. Ogień ustawiczny rozżarzany będzie na ofiarnicy. Nie wygaśnie. A oto przepis o ofierze śniednej. Przynosić ją będą synowie Arona przed oblicze wiekuistego na przednią stronę ofiarnicy. I zbierze z niej garścią swoją z przedniej mąki ofiary śniednej i z oliwy jej i wszystko kadzidło, które na ofierze śniednej i puści z dymem na ołtarzu jako woń przyjemną ten znak przypomnienia przed wiekuistym a pozostałe z niej jadać będą Aaron i synowie jego. Jako prześniki jedzonym będzie na miejscu świętym, w dworcu przybytku zboru spożywać to będą. Nie należy piec tego kiszonym. Jako udział ich dałem im to z ogniowych ofiar moich. Świętem świętości to, jak zagrzeszna i pokutna. Każdy mężczyzna z potomków Arona jeść to może, jako udział na wieki w pokoleniach waszych z ofiar ogniowych wiekuistego. Każdy, który się ich dotyka, wyświęconym być musi. I oświadczył wiekuisty Mojżeszowi i rzekł. Oto ofiara Arona i synów jego, którą przyniosą wiekuistemu w dzień namaszczenia swego. Dziesiąta część Efy mąki przedniej na ofiarę śniebną ustawicznie. Połowa tego rano, a połowa tego wieczorem. Na panwi w oliwie będzie przyrządzona. Wysmażoną przyniesiesz ją. Dobrze wypieczoną, jako śniedną ofiarę rozdrobioną przyniesiesz ją na woń przyjemną wiekuistemu. I kapłan też namaszczony na jego miejsce z synów jego spełni to. Ustawa to wieczna wiekuistemu. Cała z dymem puszczoną będzie. I każda śniedna ofiara kapłańska cała z dymem puszczaną będzie, nie będzie jadana. I oświadczył wiekuisty Mojżeszowi i rzekł: Powiesz Aronowi i synom jego tak. Oto przepis o ofierze zagrzesznej. Na miejscu, gdzie zażynają całopalenia, będzie zarzynana zagrzeszna przed obliczem wiekuistego. Świętością świętości ona. Kapłan, spełniający obrządek rozgrzeszenia, niech spożyje ją. Na miejscu świętem spożywaną być powinna w dworcu przybytku zboru. Każdy, który się dotyka mięsa jej, wyświęconym być musi. A jeżeli by krwią jej obryzgał szatę, to zbryzganą wypierzesz na miejscu świętym. Naczynie też gliniane, w którym się gotowała, stłuczone być ma. Jeżeli by zaś w naczyniu miedzianym gotowaną była, to należy wyczyścić je i wypłukać wodą. Każdy mężczyzna spośród kapłanów jeść ją może, świętością do świętości. Ale żadna ofiara zagrzeżna, której krew wnosi się do przybytku zboru dla rozgrzeszenia w świątyni, nie będzie jadana. Na ogniu spaloną będzie. A oto przepis o ofierze pokutnej, świętością świętości ona. Na miejscu, gdzie zażynają całopalenia, zażynać będą pokutną, a krwią jej pokropią ofiarnice wokoło. A przystek łój jej należy przynieść z niej. Ogon i łój pokrywający trzewa i obie nerki złojem, który na nich, który nad połędwicami i przepony na wątrobie, wraz z nerkami ją oddzieli. I puści to z dymem kapłan na ofiarnicę jako ofiarę ogniową wieku istemu. Ofiara to pokutna. Każdy mężczyzna spośród kapłanów jeść ją może, na miejscu świętem spożywaną będzie, świętością świętości ona. Jako zagrzeszna, tak i pokutna, jednaki przepis mają. Do kapłana, który rozgrzesza nią, należeć będzie. A kapłan, który przynosi całopalenie czyjekolwiek, skóra całopalenia do niego, do kapłana ma należeć. Każda też ofiara śniedna, w piecu upieczona i wszystko, co przyrządzonym zostało w rądlu albo na panwi, do niego, do kapłana, który ją przynosi, należeć będzie. Ale wszelka ofiara śniedna, zaczyniona oliwą albo sucha, do wszystkich synów Arona należeć będzie. Tak do jednego, jak i do drugiego. A oto przepis o ofierze opłatnej, którą się przynosi wieku istemu. Jeżeli ją kto na dziękczynienie przynosi, wtedy przyniesie przy tej ofierze dziękczynnej kołacze pszaśne, zaczynione oliwą i opłatki pszaśne posmarowane oliwą i mąkę przednią wysmażoną na kołacze zaczynione oliwą. Wraz z kołaczami kiszonego chleba powinien przynosić ofiary swoje przy ofierze dziękczynno-opłatnej swojej. I niechaj przynosi z tego jeden z każdej ofiary jako dań wiekuistemu do kapłana, Kropiącego krwią ofiar opłatnych, do niego należeć to będzie. Mięso zaś ofiary dziękczynno-opłatne je w dzień ofiarowania jej spożytem będzie. Nie należy zostawiać z tego do jutra. A jeżeli ślubem albo dobrowolnym darem ofiara jego, to w dzień złożenia ofiary jego spożytą będzie. I nazajutrz też, co by z niej pozostało, spożytem być może. Co by zaś zostało z mięsa tej ofiary do trzeciego dnia, na ogniu spalonym będzie. A jeżeli by jednak jedzonym było mięso tej ofiary opłatnej dnia trzeciego, to nie będzie upodobaną. Kto ją przyniósł, temu się ona nie policzy. Obrzydliwością będzie. A kto by jadł z niej, winę swą poniesie. Mięso to, które by się dotknęło czego nieczystego, jadanem nie będzie. Na ogniu należy je spalić. Mięso to każdy czysty może jeść to mięso. Ale ktokolwiek by jadł mięso z ofiary opłatnej, ofiarowanej wiekuistemu, mając nieczystość na sobie, wytracona będzie dusza ta z ludu swojego. A jeżeli kto dotknąwszy się czego nieczystego, bądź nieczystości człowieczej, bądź nieczystego zwierzęcia, bądź jakiegokolwiek potworu nieczystego, będzie jadł mięso ofiary opłatnej poświęconej wiekuistemu, wytracona będzie dusza ta z ludu swojego. I oświadczył wiekuisty Mojżeszowi i rzekł. Powiedz synom Izraela tak. Żadnego łoju z wołu, ani z owcy, ani z kozy jeść nie będziecie. A łuj padliny i łuju rozszarpanego, użytym być może do wszelakiej potrzeby, jeść jednak, jadać go nie będziecie. Bo ktokolwiek jadł łój z bydląt, z których przynosi się ofiara ogniowa wiekuistemu, dusza, która by to jadła, wytracona będzie z ludu swojego. Żadnej też krwi jadać nie będziecie we wszystkich siedzibach waszych ani z ptactwa, ani z bydląt. Każdy, który jeść będzie jakąkolwiek krew, dusza, która by ją jadła, wytrącona będzie z ludu swojego. I oświadczył wiekuisty Mojżeszowi i rzekł, powiedz synom Izraela tak, kto by przyniósł ofiarę opłatną swoją wiekuistemu, niechaj sam przyniesie ofiarę swoją wiekuistemu z ofiary swej opłatnej. Jego ręce niech przyniosą ogniowe ofiary wiekuistego. Łój wraz z mostkiem niech przyniesie. Mostek, aby stawić go jako przedstawienie przed obliczem wiekuistego. I puści z dymem kapłan Łuj na ofiarnicy. A będzie mostek dla Arona i synów jego. Łopatkę też prawą oddacie jako podniesienie kapłanowi z ofiar waszych opłatnych. Kto z synów Arona przynosi krew z ofiar opłatnych i Łuj, temu dostanie się i Łopatka prawa w udziale. Albowiem mostek przedstawienia i Łopatkę podniesienia. Wziąłem od synów Izraela z ofiar ich opłatnych i oddałem je Aaronowi, kapłanowi i synom jego jako cześć wyznaczoną na wieki od synów Izraela. Oto udział uświęcony Arona i udział uświęcony synów jego z ogniowych ofiar wiekuistego od dnia, w którym dano im przystąpić do piastowania kapłaństwa wiekuistemu co rozkazał wiekuisty dawać im od dnia namaszczenia ich od synów Izraela. Ustawa to wieczna w pokoleniach ich. Oto przepis o całopaleniu i o ofierze śniebnej i zagrzesznej i pokutnej i o ofierze wyświęcenia i o ofierze opłatnej, który polecił wiekuisty Mojżeszowi u góry Synaj gdy rozkazał synom Izraela na Puszczy Synajskiej, aby przynosili ofiary swoje wiekuistemu. I oświadczył wiekuisty Mojżeszowi i rzekł. Weź Arona i synów jego z nim, i szaty, i olej namaszczenia, i cielca ofiary zagrzesznej, i dwa barany, i kosz pszaśników. A cały zbór zgromać u wejścia do przybytku zboru. I uczynił Mojżesz, jaką mu rozkazał wiekuisty, i zgromadził się cały zbór u wejścia do przebytku zboru. I rzekł Mojżesz do zboru, oto co rozkazał wiekuisty uczynić. I kazał przystąpić Mojżesz Aaronowi i synom jego i obmył ich wodą. I włożył nań spodnią szatę i opasał go pasem i przyoblokł go w płaszcz i włożył nań na ramiennik. naramiennik i przepasał go pasem na ramiennika i przetwierdził nim na ramiennik na nim. I włożył nań na pierśnik i złożył do napierśnika pierśnika urim i tumim. Włożył też zawój na głowę jego, a do zawoju z przedniej strony jego przytwierdził diadem złoty, koronę świętą, jak przykazał wiekuisty Mojżeszowi. I wziął Mojżesz olej namaszczenia i namaścił przybytek i wszystko, co w nim. I poświęcił to. I pokropił nim ofiarnicę siedmkroć. I namaścił ofiarnicę i wszystkie przybory jej, i umywalnie i podnóże jej, aby je poświęcić. I polał oleju namaszczenia na głowę Arona i namaścił go, aby go poświęcić. Kazał też przystąpić Mojżesz synom Arona i przybrał ich w spodnie szaty i opasał ich pasem, i okrył głowy ich mitrami, jak przekazał wiekuisty Mojżeszowi. I przywiódł cielca zagrzesznego, i położyli arom i Synowie jego ręce swoje na głowie cielca zagrzesznego. i zażnął go. I Wziął Mojżesz nieco krwi i pomazał narożniki ofiarnicy w około palcem swoim, i oczyścił ofiarnicę. A pozostałą krew wylał u podstawy ofiarnicy, i poświęcił ją, aby rozgrzeszać na niej. I wziął cały łój pokrywający trzewa i przeponę nad wątrobą i obie nerki i łój ich i puścił z dymem na ofiarnicy. A cielca i skórę jego i mięso jego i nieczystość jego spalił w ogniu za obozem, jak rozkazał wiekuisty Mojżeszowi i przywiódł barana na całopalenie i położyli Aaron i synowie jego ręce swoje na głowę barana i zażnął go i pokropił Mojżesz krwią jego ofiarnice wokoło a barana porąbał w kawały i puścił z dymem Mojżesz głowę i kawały i tłuszcz a trzewa i golenie obmył wodą i puścił z dymem Mojżesz całego barana na ofiarnicy Cało palenie to na woń przyjemną. Ogniowa to ofiara wiekuistemu, jak przykazał wiekuisty Mojżeszowi. Zatem przywiódł barana drugiego, barana wyświęcenia. I położyli Aaron i synowie jego ręce swoje na głowę barana. I zażnął go. I wziął Mojżesz nieco krwi jego, i włożył na chrząstkę prawego ucha Arona, i na wielki palec ręki jego prawej, i na wielki palec nogi jego prawej. i kazał przystąpić synom Arona i włożył mojżesz nieco krwi na chrząstkę prawego ucha ich i na wielki palec ręki ich prawej i na wielki palec nogi ich prawej i pokropił mojżesz krwią ofiarnicę wokoło. I wziął łój i ogon, i przystek łój pokrywający trzewa, i przeponę wątroby, i obie nerki, i łój ich, i łopatkę prawą. A z kosza który przed wiekuistym wziął kołacz przaśny jeden, i bochen chleba z oliwą jeden, i opłatek jeden, i położył na łoje i na łopatkę prawą. I położył to wszystko na dłonie Arona i na dłonie synów jego i stawił to jako przedstawienie przed obliczem wiekuistego. I wziął to Mojżesz z rąk ich i puścił z dynem na ofiarnicy przy całopaleniu. Ofiara to wyświęcenia na woń przyjemną. Ogniowa to ofiara wiekuistemu. Wziął też Mojżesz mostek i przedstawił go jako przedstawienie przed obliczem wiekuistego z barana wyświęcenia. Mojżesza był to udział, jak rozkazał wiekuisty Mojżeszowi. I wziął również Mojżesz oleju namaszczenia i nieco krwi, która była na ofiarnicy, i pokropił Arona i szaty jego, i synów jego, i szaty synów jego z nim. I tak, Poświęcił Arona i szaty jego, i synów jego, i szaty synów jego z nim. I rzekł Mojżesz do Arona i do synów jego. Ugotujcie to mięso u wejścia do przybytku zboru i tam je jedzcie z chlebem, który w koszu upełnomocnienia, jak mi przekazano i powiedziano. Aaron i synowie jego jeść je mają. A co by pozostało z mięsa i z chleba, w ogniu spalicie. A od wejścia przybytku zboru nie odejdziecie przez siedem dni, aż do dnia, którego wypełni się czas upełnomocnienia waszego. Bo przez siedem dni upełnomocniane będą ręce wasze. Jakoś się stało dnia dzisiejszego, tak przykazał wiekuisty czynić i nadal dla rozgrzeszenia waszego. A u wejścia przybytku zboru zostawać będziecie dzień i noc, przez siedem dni a będziecie przestrzegali służby wiekuistego, abyście nie pomadli, bo tak mi rozkazano. I uczynili Aaron i synowie jego to wszystko, co rozkazał wiekuisty przez Mojżesza.